Hej kochani, witajcie w kolejnym lookbooku. Strasznie Wam dziękuję za wszystkie lajki, maile, wiadomości i komentarze. I tak mi było miło, jak pisaliście, że stęskniliście się za tymi starymi lookbookami, żebym nagrywała więcej. Dla mnie to jest ogromna motywacja, żeby zebrać tyłek za przeproszeniem i postawić tą kamerę i codziennie dla Was. No może nie codziennie, wiecie, też nie wszystkie, nie zawsze jakoś super wyglądam. No nieważne, wiecie, o co chodzi. W każdym razie zebrać się, żeby dla Was nagrywać. I dzisiaj oczywiście na szybko, bo jakby mogło być inaczej. W ogóle tak, musicie mi wybaczyć moje włosy, bo to jest efekt. Byłam rano na siłowni i związałam je w koczek i nosiłam cały dzień i tak teraz wyglądają. Makijażu prawie w ogóle nie mam, tylko delikatnie jakoś tam podkład rzęsy, usta, coś. Także taki make-up, no make-up. Na paznokciach mam tu niestety, przepraszam, mi odprysnął, ale to jest biały lakier z tej nowej serii Rita Ora dla Rimmel. To są te nie z Salon Pro, tylko te takie 60 sekund. W opisie Wam napiszę konkretny kolor, ale teraz niestety nie mam go przy sobie, nie pamiętam. Zrobiło się już ciepło, tak jak mi pisaliście w komentarzach, że wróciła już pogodynka. No wszyscy już wiedzą, że nie mogę się oprzeć przed opowiadaniem pogody, więc dzisiaj nie będzie inaczej. Zrobiło się ciepło, dzisiaj słuchajcie, za 20 kilka stopni. Jeszcze się nie przemogłam do chodzenia, nie wiem, w japonkach i krótkich spodenek, bo jakoś jeszcze za szybko był ten przeskok, ale już na pewno można się ubierać lżej, że tak powiem. I co mam na sobie? Taką koszulkę, ona jest z Bershki, z takim nadrukiem, który mi się kojarzy z pin-upowymi tatuażami. Bardzo, bardzo ją lubię. Czerwoną koszulę w kratę, która chyba jest Choice, albo z Romui, ale też Wam napiszę w opisie, nie pamiętam. I ona z tyłu ma takiego pięknego bulldoga. A do tego jest... Do tego jest taka krótka i też jak, nie wiem, będzie mi za ciepło, to też mi się podoba takie noszenie tych koszul, jak to się mówi, flanelowych, żeby je sobie po prostu zawiązać w pasie, czyli o, coś takiego. O. Tak. Czasami to też jest fajne, ta akurat jest krótka, ale to też jest fajny patent, jak macie czasami niektóre shorty są takie bardzo krótkie z tyłu, wycięte, a jest dosyć gorąco, to wtedy sobie możecie założyć właśnie shorty, taką dłuższą koszulę przewiązać i tutaj t-shirt i też spoko to wygląda. Ta jest fajna, bo właśnie ma takie podwijane tutaj rękawy i nie jest bardzo długa, także do normalnych jeansów fajnie. Fajnie to wygląda. Do tego moja torba Vivienne Westwood. Niestety nie wiem, jaki to jest model, ale to jest taka moja pierwsza designerska torebka droższa, którą kupiłam w swoim życiu i uwielbiam Vivienne Westwood, uwielbiam jej styl i nic fajniej nie pasuje do takiej stylizacji z koszulą w kratę jak Vivienne Westwood. Ją można nosić, ja ją noszę albo do eleganckich, znaczy eleganckich, no wiecie, takich moich bardziej, nazwijmy to, eleganckich stylizacji, noszę ją tak, albo właśnie jak mam jakieś bluzy, koszule, swetry, to wtedy doczepiam pasek i ją noszę tak, bardziej tak na luzie. A na nogach mam, ojej, słyszę, piłeczka mi przeszkadza, nie wiem, czy widzicie, nie wiem, czy widzicie, a na nogach mam Melisy właśnie, żeby nie było tak bardzo, bardzo grunge'owo, punk'owo i w ogóle, to mam takie grzeczne meliski balerinki, moją torbę, o. I tak to wszystko wygląda. Także już uciekam i do jutra. Cześć, witajcie, dzisiaj kolejny dzień lookbooka. Przepraszam, jestem bez makijażu, bo właśnie wychodzę na siłownię, także mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie, jakoś przeżyjecie. Jak widzicie, jeszcze mój czerwony nos i moja dziwna opalenizna w okulary mi została dorobić. Włosy mam upięte w taki luźny koczek, no bo właśnie też tyle na siłownię, więc tak, jest już bardzo ciepło, więc postanowiłam dzisiaj założyć
coś bardziej letniego, chociaż nie mogłam się jeszcze przekonać, w ogóle dziwna jest taka zmiana temperatury z dnia na dzień. Tak wiem, że opowiadam o pogodzie, ale też to się odnosi do tego, co zakładamy. Na sobie mam koszulę z Zary, ona jest takie głowy gepardów. Mam ją już bardzo długo, ci, którzy dłużej oglądają moje lookbooki, to też na pewno pamiętają, bo mam ją jakieś 2 czy 3 lata. Do tego spodenki, które jeansowe, które też już mam naprawdę 100 lat, bardzo długo je mam. I na nogach moje nowe sandałki. One są takie w kolorze nude, zupełnie płaskie, mam złote ćwieki, jak widzicie. To jest mój pierwszy raz tego lata w mieście w sandałkach, bo chodziłam po plaży chyba w japonkach, tak, ale tak po mieście to jeszcze nie. Do tego standardowa biżuteria, zegarek. Aha, jeszcze pokażę wam. I do tego założę torbę, tą samą co wczoraj, moją Vivienne, bo tutaj mam, tu mam złote jakieś ćwieki na sandałkach, mam złote ćwieki, biżuterię mam srebrną, ale mi to nie przeszkadza, ja mieszam srebro ze złotem. Także czekajcie, jeszcze muszę się troszeczkę, o. Także... Tak wygląda dzisiejszy mój outfit. Nie wiem, czy mnie widzicie ze zdjęciami. Chyba tak. Więc tak to wygląda. Ja już uciekam. Miłego dnia. Cześć, witajcie w kolejnym outficie. Nie boję się już mówić o pogodzie. No, o pogodzie, nie żartuję. Bo wszyscy się śmieją, że jestem już pogodnika. W każdym razie muszę to powiedzieć, bo jest dzisiaj bardzo, bardzo ciepło, z czego wszyscy się cieszymy, ja jak najbardziej. I tak, może zacznę od tego, co mam na ustach i na paznokciach. Na paznokciach biały lakier to jest Rimmel, ale nie Salon Pro, tylko ten 60 sekund. To jest kolor 703 White Hot Love Rita Ora dla Rimmel. A na ustach mam ten paint pot ze Slika w kolorze 161 Minx. Tak wygląda. I na sobie mam jedną z moich ulubionych bluzek, która nie pamiętam, czy jest z Romwe, czy z Choice. Nie pamiętam, dam wam link na dole. W każdym razie to jest taka długa, nie wiem, czy koronkowa, no zresztą widzicie, o co chodzi. Żeby nie być bardzo rozebrana, a jednak żeby nie było mi gorąco w taki letni dzień, to mam na sobie właśnie shorty i tą właśnie bluzkę. Ona jest taka dłuższa, z długimi rękawami. Pod spodem mam zwykły taki czarny basic z H&M, te takie koszulki, które są za 19,90. I dostaję od was mnóstwo maili, pytacie mnie, jak to robić, żeby nosić przezroczyste rzeczy, żeby nie wyglądało to, nie wiem, ordynarnie, z biustem na wierzchu, ale też żeby nie wyglądało jakoś bielizniano, tanio i tak dalej. Więc ja wam powiem, co ja robię i co u mnie działa. Ja zawsze zakładam nie białe koszulki, nie żadne beżowe, nude, tylko zakładam czarne. I wtedy to dodaje trochę takiego pazura, trochę rokowego sznytu. I też zdecydowanie zawsze coś zakładam pod spód, bo taka przebijająca skóra, nie wiem, stanik na wierzchu, to też zależy. Są rzeczy, które oczywiście mogą tak dobrze wyglądać, ale ja uważam, że właśnie taki czarny t-shirt fajnie, taki top fajnie wygląda pod spód. Ja bardzo lubię pod białe bluzki, białe koszule, koronkowe, gładkie, obojętne. Zawsze zakładam taki właśnie ten czarny, basicowy top z H&M, to jest podstawa mojej garderoby. I do tego mam shorty, takie wystrzępione, one są z Bershki, mają już jakieś 4-5 lat, coś takiego, więc mam je bardzo, bardzo długo. Tutaj mam standardowo pierścionek Swarovski, bransoletki Tiffany i Michael Kors. I na nogach, i teraz zaraz, zanim wam się pokażę, to jestem przygotowana na
klapsy w komentarzach, nie wiem jak to powiedzieć. Wiem, że wiele z Was ma słaby stosunek do ciężkich butów latem, kozaków i tak dalej. I jeżeli komuś się to nie podoba, to ja totalnie rozumiem, bo to nie jest styl dla każdego, nie wszyscy to lubią, ja to dokładnie rozumiem. Ale jeżeli słyszę komentarze, że nie wiem, dostanę grzyba, odpadnie mi stopa i w ogóle będzie się pocić, jest mi za gorąco, to naprawdę ja nie widzę różnicy między zamszowymi, skórzanymi, prawdziwymi kozakami latem, a nie wiem, konwersami, adidasami czy czymś takim, a uważam, że naprawdę balerinki chińskie za 50 zł mogą powodować plastikowe, powodować dużo gorsze pocenie się stóp niż naturalna skóra, także może Wam się to nie podobać, możecie uważać, że jest tragiczne, ale nie wciskajcie mi, że nie wiem, że jest za gorąco, że cokolwiek, bo wierzcie mi, ja jestem osobą, która jestem ostatnią kobietą na ziemi, która by nosiła coś, co jest niewygodne, co, nie wiem, sprawia mi ból, sprawia, że, nie wiem, czuję się niekomfortowo tylko po to, żeby wyglądać dobrze. Ja tak nie robię, to nie jest w moim stylu. Także przygotujcie się. Tadam! Do tego mam moje kowbojki. Takie ala kowbojki, no kozaczki, to są właśnie takie letnie kozaczki. Tylko wiecie co, nie pamiętam, czy one są z Prima Mody, czy z Wenecji, bo mam je już kilka lat. A nie mają żadnego napisu pod spodem, więc niestety nie wiem. One są takie do pół łydki, luźne, sflaczałe, wiecie, takie, które można nosić takie ściągnięte albo podciągnięte wyżej, no jak to tam lubi. Są mega wygodne, ja je noszę tylko i wyłącznie latem. I bardzo, bardzo je sobie chwalę. A torebka do tego całego bałaganu to będzie Ludwik. O! I tak to wygląda. Jeszcze spróbuję Wam się pokazać w całości. Mniej więcej. Tak to wygląda. Mam problem, żeby Wam się pokazywać z głową, gdyż mam po prostu za niski statyw. I nie obejmuje mnie, ani też nie mam takiej tutaj dużej przestrzeni, żeby obejść tak daleko. Ale tak to wygląda. Bardzo lubię ten outfit i bardzo często noszę właśnie tą bluzkę z... Ale się przestraszyłam, coś tam pukało. Bardzo często noszę właśnie tą bluzkę. Ej, kamera. I bardzo często noszę tą bluzkę albo jakieś takie białe sweterki ażurowe, cienkie właśnie na czarną taką podstawową koszulkę i do tego shorty i albo trampki, albo nie wiem, sandałki, albo jakieś kozaczki, coś takiego. To jest taki mój strój, który ja bardzo lubię. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobał lookbook. Jak chcecie więcej lookbooków, to tradycyjnie piszcie w komentarzach, czy tam dajcie kciuka w górę, jak Wam się podoba. No i co, ja już uciekam. Trzymajcie się ciepło. Pa.